Bardzo serdecznie w poniedziałek 24 sierpnia. Nazywam się Paweł Sołtys i mam niezmierną przyjemność poprowadzić pourlopowe wydanie Wartości Dodanych. Dlaczego mówię o tym, że jest to wydanie pourlopowe? Ano dlatego, że w ten sposób chciałbym Was, drodzy widzowie, prosić o pewną wyrozumiałość. Nie tylko wobec mnie, ale również wobec Ignacego Morawskiego, którego również bardzo serdecznie witam w tym programie. Właściwie jest on współgospodarzem jego. Więc równie dobrze, Ignacy mógłby powitać mnie. No właśnie to zrobiłem, witam cię. Witaj, widzę, że się opaliłeś, a więc urlop pod kątem słonecznym przynajmniej obstawiłeś dobrze, jeżeli chodzi o miejsce wyjazdu, nie trafiłeś na przesadnie słotną aurę. Ja również nie narzekałem, w Kotlinie Kłodzkiej dopisała pogoda, tylko trochę padało. No właściwie zaczęło padać, jak wyjechałem, więc było okej. Okay. Jak u ciebie? No u mnie dobrze. Ja byłem tak jak zawsze nad Morzem Bałtyckim i pogoda mnie nigdy nie zawodzi. Czy uprawiałeś parawaning? Nie. Nie mieliśmy parawanu. No także jak widzieliście tego jednego gościa bez parawanu, to był Ignacy Morawski. Wiesz co, plaża była w miarę luźna. Mhm. Bo ty no wiesz, nad Bałtykiem jest tak, że zależy gdzie pojedziesz. No możesz pojechać w miejsce, gdzie jest tłok i w miejsce, gdzie tłoku nie ma. Wiem. Znam to z własnego doświadczenia i raczej preferuję te miejsca, gdzie tłoku nie ma. Tymczasem, drodzy widzowie, nie będziemy oczywiście przez cały program rozmawiać o naszych wrażeniach pourlopowych, bo mamy jednak coś dla Was bardzo merytorycznego i fajnego, bo działo się rzeczywiście pod naszą nieobecność trochę. Natomiast na sam początek oczywiście zaprezentujemy Wam to, co dzisiaj w Pulsie Biznesu. O proszę. Łokik pogania 51 z Późnialskich. Ciekawa dzisiaj u nas historia. Z tyłu, jeżeli mogę polecić, rozmowa z Jerzym Nikorowskim, który jest zastępcą dyrektora biura maklerskiego banku BNP Paribas i rozmowa o tym, jak nie dać się naciąć na inwestycjach giełdowych, jeżeli jest się jeszcze początkującym inwestorem. To jest fragment oczywiście podcastu Pulsu Biznesu do Słuchania, który również przy tej okazji serdecznie Wam polecam. No, żeby tak wdrożyć się trochę w opowieści dookoła gospodarcze, rozpoczniemy od Ignacy Twoich przemyśleń na temat sensu prognozowania, może tak to ujmijmy, tak w ten sposób zrobimy taki rozbieg do tych prawdziwych prognoz, bo przeczytałeś bardzo ciekawą książkę, jak słyszałem. Tak, opisałem ją w dzisiejszym newsletterze, książkę Radical Uncertainty, czyli radykalna niepewność, Decision Making Beyond the Numbers, czyli jak myśleć o, przekładając to dość luźno, jak myśleć o prognozowaniu w inny sposób niż przez pryzmat liczb. Co ciekawe, książka była napisana jeszcze przed epidemią, ale w czasach epidemii wydaje mi się szczególnie aktualna, bo przecież jesteśmy w momencie wyjątkowo dużej niepewności. Gdzieś wahamy się między scenariuszem wyraźnego ożywienia gospodarczego na świecie i powrotu do normalności, a scenariuszem destrukcji globalnego kapitalizmu, więc mamy duży zasięg możliwości przed nami. I w takich warunkach sądzę, że lektura pracy na temat tego, jak opisywać rzeczywistość w sytuacji bardzo dużej niepewności, jest wyjątkowo ciekawa. Główna teza tej książki jest taka, że wykorzystywane w mainstreamowej ekonomii opisywanie przyszłości przez pryzmat prawdopodobieństwa różnych scenariuszy, czyli przyznawanie różnym scenariuszom prawdopodobieństwa i później uśrednianie różnych ścieżek i wyciąganie jednej prognozy, że to jest błędne spojrzenie na analizę rzeczywistości, że rozkład prawdopodobieństwa można liczyć tylko w warunkach, kiedy mamy do czynienia z bardzo sprecyzowanym problemem, jak na przykład prognoza pogody, albo ryzyko wypadku, ryzyko śmierci, albo na przykład prawdopodobieństwo wynalezienia szczepionki na koronawirusa przed końcem tego roku,
Natomiast autorzy, czyli dwaj znani brytyjscy ekonomiści John Kay i Mervyn King, uważają, że większość problemów, z jakimi zmagają się decydenci w firmach, czy to menadżerowie, czy inwestorzy, czy nawet ludzie pracujący w administracji publicznej, nie jest dobrze sprecyzowanych. To nie są problemy, na które można odpowiedzieć tak, nie. Wydarzy się lub się nie wydarzy. Jest to zwykle jakiś zbiór złożonych zjawisk, którym nie da się nadać określonych wartości prawdopodobieństwa. Trochę ta książka jest polemiką z bardzo znaną książką, która wyszła kilka lat temu i nazywała się Super Forecasting, czyli super prognozowanie, napisana przez dwóch bodajże kanadyjskich czy amerykańskich politologów, w której przekonywali oni, że przyszłość można opisać poprzez nadanie różnym możliwościom prawdopodobieństwa. Tak? I zresztą ci politolodzy, autorzy książki Super Forecasting, prowadzą stronę Good Judgment Project, na której zbierają odpowiedzi różnych prognostyków na wybrane pytania, na przykład takie pytanie, czy pojawi się w masowej produkcji szczepionka na koronawirusa, i nadają prawdopodobieństwo różnym scenariuszom. No więc w tej książce, o której dzisiaj mówię, Kaya i Kinga, autorzy twierdzą, że takie podejście przez pryzmat rozkładu prawdopodobieństwa do opisywania rzeczywistości wokół nas i przyszłości jest niesłuszne, jest zdecydowanym naciąganiem statystyki. Ta dyskusja wydaje mi się bardzo ciekawa. Natomiast jaka jest ich alternatywa, jaka jest ich główna teza? Oni, można powiedzieć, rehabilitują opowieść jako formę analizy. Opowieść po angielsku storytelling. Uważają, że ekonomiści powinni czerpać inspiracje od prawników czy też śledczych, na przykład Sherlocka Holmesa. Czyli opisywać rzeczywistość nie przez pryzmat liczb, ale poprzez opowieść, która w jak najbardziej spójny i wiarygodny sposób, to są dwie ważne rzeczy, spójny i wiarygodny sposób łączy rozproszone informacje i fakty. Podsumować, co mówisz, że mniej ważne są ustalenia, czyli liczby, a bardziej narracja wokół tych liczb, która je uzasadnia i szuka jakichś tropów, jak Sherlock Holmes. Jeżeli tak jest, to w takim razie ustalenia Kaya i Kinga powinny być dla ciebie takim sygnałem czy powodem do zadowolenia, ponieważ widzowie programu Wartości Dodane wiedzą, że naprawdę masz dobrą gadkę, oprócz oczywiście zdolności analitycznych. W związku z tym jakąś tam narrację wokół liczb, które ustalasz, jesteś w stanie spójną wytworzyć z dużą skutecznością. Wiesz co, powiem ci tak. Rzeczywiście, jeżeli tak jest, że umiem coś opowiedzieć, to oczywiście jest bardzo miłe i dziękuję. Natomiast ja powiedziałbym tak. W tej książce wydaje mi się najbardziej takim uderzającym fragmentem, a jest wiele ciekawych fragmentów, ale może takim, który zapada w pamięć, jest właśnie to przywoływanie Sherlocka Holmesa. I stwierdzenie, że dobry analityk powinien być jak dobry śledczy. I podam ci przykład, i podam państwu przykład. Weźmy problem epidemii, z którym zmagamy się jako analitycy, decydenci, menadżerowie, firmy, pracownicy od prawie pół roku. Opisanie rzeczywistości gospodarczej w warunkach epidemii jest niezwykle trudne, ponieważ trzeba czerpać wiedzę z obszarów, co do których ekonomista ma zwykle ograniczone pojęcie. Tak, no przeciętny ekonomista niewiele wie na temat epidemiologii, wirusologii, biologii, a okazało się, że trzeba czerpać wiedzę na ten temat. I ten okres, wydaje mi się, był takim czasem, kiedy przeciętny analityk, przynajmniej taki, który aspiruje do bycia dobrym analitykiem, musiał się czuć trochę jak taki śledczy, czyli musiał zdobywać informacje z obszarów, których nie zna. I opisywać, i układać je w jakąś przekonującą historię, która będzie dla jego odbiorców wiarygodna i spójna, i której w bardzo wielu przypadkach nie da się przedstawić za pomocą liczb. No bo jak opisać prawdopodobieństwo tego, że pandemia będzie miała wysoką falę na jesieni czy na wiosnę przyszłego roku? Jest to niemalże niemożliwe.
jak opisać rozkład różnych scenariuszy gospodarczych. Oczywiście to się robi. Po co się robi? Po co się układa scenariusze w liczby? Po to, żeby zachować pewną spójność opowieści. Tak, żeby autorzy tej książki, A Radical Uncertainty, nie negują na przykład konieczności wykonywania czy częstego tworzenia budżetów w firmach, wobec czego często menadżerowie się buntują. Po co wpisywać cyfry do Excela, skoro to się i tak nie sprawdza? Ale oni twierdzą, że generalnie używanie liczb zapewnia spójność myślenia. Sprawia, że człowiek nabiera pewnej przejrzystości, może nie nabiera przejrzystości, ale uzyskuje przejrzystość przekazu, który chce stworzyć. Więc liczby są ważne, ale liczby to nie wszystko. I myślę, że ta epidemia, w której trzeba było łączyć fragmenty różnych rzeczywistości nie do końca do siebie pasujących, to był taki idealny przykład, kiedy dobry analityk musiał być trochę jak Sherlock Holmes. Natomiast Padło słowo budżet, padło słowo liczby i padło słowo druga fala, więc pozwolisz, że tutaj przerwę twój wywód na temat tych doniesień czy przemyśleń bardziej Kaya i Kinga, a przejdziemy do tego, co wydarzyło się pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy to poznaliśmy liczby z nowelizacji budżetu, które przedstawił rząd. Oto one. Na górze przychody, czyli dochody, w środku wydatki, no i deficyt, który wyraźnie rośnie. Dobrze widać to na kolejnym wykresie, jeżeli ktoś woli tę formę konsumpcji liczb. Ekonomiści Banku Pekao S.A. przedstawili te liczby, które przed chwilą były na ekranie w formie wykresu. No i widać, jak w stosunku do poprzedniego budżetu zmieniają się te parametry. Wydatki rosną, dochody spadają i mniej więcej ten podział jest 1:2 na rzecz nowych wydatków, a 1 to oczywiście ubytek dochodów i stąd bierze się ten zwiększony deficyt z 110 miliardów złotych. No i tutaj bardzo ciekawa zagwozdka, którą z kolei takie pytanie do przemyśleń stawiają ekonomiści banku ING Banku Śląskiego, na kolejnym twecie to pokażemy, gdzie właśnie ten deficyt wyraźnie rośnie, mimo tego, że te wszystkie antykowidowe wydatki wypychane są zasadniczo poza budżet, ponieważ fundusz ten antykowidowy nie jest ujęty w budżecie. Tutaj widać, że rząd planuje wyraźny wzrost tego deficytu i to na ten rok, tak, czyli do końca roku będzie trzeba, tak jak wyliczyli ekonomiści ING, robić co miesiąc prawie 19 miliardów złotych tego deficytu, robić, czyli bardziej wydawać niż inkasować. No i pytanie, pojawiają się dwie takie narracje, hipotezy. Pierwsza jest taka, że to jest właśnie poduszka taka bezpieczeństwa pod ewentualne wydatki, które będą potrzebne na łagodzenie skutków drugiej fali epidemii, bądź wezbrania ponownie tej pierwszej, tak jak mówią niektórzy, jesienią. No a druga jest taka, że to jest po to, żeby pod koniec roku przerzucać wydatki z 2021 na 2020, w związku z tym ten rok już kolejny będzie wyglądał bardzo fajnie, jeżeli chodzi o statystyki. Ignacy, do której narracji jest ci bliżej, a może jest jeszcze jakaś trzecia koncepcja, którą zakładasz? Nie, ja sądzę, mi chyba jest bliżej do tej drugiej, do tego drugiego wyjaśnienia. To znaczy, rzeczywiście deficyt budżetowy wydaje się bardzo wysoki, bo w pierwszej połowie roku, czy też do lipca nawet, wyniósł około 16 miliardów złotych, a za cały rok ma wynieść 100 miliardów złotych. Więc tak jakbyśmy w drugiej połowie roku mieli znacznie wyższy deficyt niż w pierwszej, mimo że pierwsza połowa roku gospodarczo była ewidentnie gorsza. Więc ja myślę, że jest to zarządzanie deficytem pomiędzy latami, tym i przyszłym rokiem. Między innymi ze względu na fakt, że w tym roku reguła wydatkowa, ja już nie pamiętam, czy reguła wydatkowa obowiązuje, czy nie, czy została zawieszona. W każdym razie, żeby utrzymać regułę wydatkową w przyszłym roku, to łatwiej będzie część wydatków z przyszłego roku przesunąć na ten rok. Pomijam już fakt, że ta reguła wydatkowa w praktyce jest prawie martwa, tak? Bo w momencie, kiedy można wyrzucać wydatki poza budżet i poza te części finansów publicznych, które należą do
są objęte regułą wydatkową, no to jej praktycznie nie ma. No ale ja rozumiem, że przynajmniej w nominalnej formie rząd chce ją zatrzymać i rozumiem, że tutaj mamy do czynienia z próbą przesunięcia wydatków z przyszłego roku na ten rok. Tak mi się wydaje. I oczywiście musimy pamiętać, że deficyt w całym sektorze finansów publicznych, czyli budżet centralny, sektor ubezpieczeń społecznych, samorządy i wszystkie instytucje, które posiadają gwarancję Skarbu Państwa w takiej formie, która zgodnie z metodologią Unii Europejskiej czyni je przynależnymi do sektora finansów publicznych. Więc kiedy wszystko weźmiemy pod uwagę, to ten deficyt może sięgnąć 150-200 miliardów złotych. Ale ja bym tutaj podkreślił, że ten deficyt mimo wszystko jest mniejszy od obaw. Bo wydawało się, że on może wynieść nawet około 250 miliardów złotych, a wygląda na to, że będzie niższy. Więc generalnie ja bym podsumował tak, sytuacja finansów publicznych jest oczywiście trudna. No w takim kryzysie wiadomo, że zmagamy się z dużymi niedoborami, ale nie jest bardzo zła i wydaje mi się, że generalnie dane napływające nie są złe. To znaczy, jeżeli ja mógłbym coś tutaj uzupełnić albo przedstawić swój punkt widzenia, to z mojego punktu widzenia sytuacja finansów publicznych jest nie tyle trudna, co nieprzejrzysta trochę, bo mam wrażenie, że w nowelizacji budżetu można było de facto wpisać dowolną liczbę, akurat wyszło 110 miliardów, jak w sytuacji, kiedy właśnie te wydatki wypchnięte są poza budżet i to jeszcze w fundusz, do którego tak do końca nie można zajrzeć, ponieważ nie ma przejrzystego raportu na temat tego, jak te pieniądze są wydatkowane, no to w tej sytuacji trudno powiedzieć o tym, czy sytuacja finansów publicznych jest właśnie, na ile ona jest trudna, czy ona jest bardzo trudna, czy tylko troszeczkę trudna. No w każdym razie widać tylko jakby mam wrażenie, że te finanse publiczne znajdują się za takim płotem, a wszyscy ekonomiści, obserwatorzy stoją po jego drugiej stronie i próbują tak podskakiwać i sprawdzać, co tam jest po drugiej stronie, ale nie za bardzo się da. No tak, ale masz rację, co do zasady masz rację, że ta przejrzystość finansów publicznych jest bardzo niska, ale jednocześnie nie jest też zupełnie zerowa, to znaczy wiele elementów ważnych widać. Przede wszystkim budżet. Nawet jeżeli budżet odpowiada tylko za część sektora finansów publicznych, to on zawiera najważniejsze elementy podatkowe. I poprzez dynamikę dochodów podatkowych możemy zobaczyć, jaka jest czy to koniunktura, czy w ogóle zdolność państwa do realizowania założonych dochodów. I to jest bardzo ważne. Tam jest VAT, tam jest PIT, tam jest CIT. Tam widać, jak spływają dochody podatkowe. To po pierwsze. Po drugie, mniej więcej wiemy, co jest ważnego poza budżetem. Wiemy, że jest plan Polskiego Funduszu Rozwoju na około 100 miliardów złotych. Wiemy, że jest Fundusz Banku Gospodarstwa Krajowego też na kilkadziesiąt miliardów złotych. Przy czym z tych funduszy i z tego, co robi PFR i z tego, co robi BGK, pewnie do deficytu całego sektora finansów publicznych będzie zaliczona część, może nie wszystko. Natomiast te główne elementy, te główne klocki wiadomo, gdzie są. I mniej więcej wiadomo, jakie mają kwoty, więc to nie jest tak, że nic nie widać. Pewnie byłoby lepiej, gdyby wszystko było co miesiąc raportowane w budżecie państwa. Zgadzam się, tak by było lepiej, ale też sytuacja wymagała szybkiego działania, które było niemożliwe do przeprowadzenia w ramach budżetu państwa. Chociaż no mam wrażenie, dlatego, że jednak sprawozdawczość i przejrzystość to nie jest coś, co wymaga rzeczywiście dużego wysiłku. Wydaje się, że po prostu utrzymywanie pewnej nieprzejrzystości daje również większe pole manewru w razie czego, gdyby trzeba było zrobić coś niestandardowego w przypadku, kiedy rzeczywiście wydarzyłaby się ta druga fala na przykład. Nie wiem, czy masz podobne odczucie. Ciężko mi powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest. Tak może być. Natomiast ja przypomnę, że gdyby przeprowadzić całą tarczę antykryzysową, chociaż ja nie lubię tej nazwy, bo ona jest taka reklamowa. To są po prostu działania antykryzysowe. Gdyby przeprowadzić je w ramach budżetu, to deficyt finansów publicznych liczony według metodologii krajowej przekroczyłby konstytucyjne limity. Prawdopodobnie. Więc było to bardzo trudne. I niemożliwe byłoby to bez zgody całego parlamentu. Co w momencie, kiedy trzeba było działać z tygodnia na tydzień i w warunkach gorącej kampanii wyborczej było praktycznie niemożliwe. Zobaczmy, że
najważniejszy element działań antykryzysowych, czyli fundusz prowadzony przez Polski, czyli ta pomoc prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju, ten element był przygotowany praktycznie poza rządem i zupełnie poza parlamentem, ze względu na konieczność szybkiego działania. Przepraszam za mały hałas, ale ciężko upilnować dzieci w warunkach pourlopowych. Ja się zgadzam z tobą, że ta przejrzystość była niska, ale jest niska, ale sądzę, że to w dużej mierze jest połączenie pewnie czynników, o których ty mówisz, z potrzebą chwili po prostu. Dobrze, to teraz porozmawiajmy jeszcze na koniec o dwóch sprawach. Pierwsza to jest dość taki optymistyczny sygnał, który pokazują ekonomiści mBanku, pokazując to odbicie V-kształtne w produkcji przemysłowej i do tego poziomu produkcji z lutego, proszę zobaczyć, że brakuje już tylko 3,5%, a więc jeżeli chodzi o przemysł, to odbicie można nazwać literą V. Czy zgadzasz, czy można jakoś ten odbicie z przemysłu uogólnić na całą gospodarkę, twoim zdaniem, Ignacy, czy tam troszkę inaczej to wygląda? Nie no, odbicie jest ewidentnie V-kształtne w gospodarce, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Można oczywiście szukać różnych liter, i są takie próby, jakiś pierwiastek, ale umówmy się, klasyczny kształt pierwiastka to nie jest to, co się mówi o pierwiastku w przypadku tego ożywienia, bo niektórzy mówią, że ożywienie ma kształt pierwiastka, czyli jest szybkie na początku, a później jest wypłaszczenie. No, tylko zapominają, że klasyczny kształt pierwiastka to prawe ramię ma powyżej lewego, tak? Więc ludzie tak sobie kształtują własny alfabet, żeby stworzyć jakąś historię, co się dzieje z gospodarką. Ja myślę, że jest dość jasne, że ożywienie ma charakter V-kształtny, z tym, że oczywiście nie dojdziemy szybko do poziomu sprzed początku pandemii, tak? Bo nawet jeżeli duża część gospodarki wraca do normalności, szczególnie przemysł, duża część usług, to jest jakaś część gospodarki, która do normalności wrócić nie może. Tak? No nie mogą wrócić na przykład do normalności imprezy masowe w takiej formie, w jakiej były. Podejrzewam, że kina, teatry będą miały trudne półrocze bardzo. Ponadto trzeba pamiętać, że duża niepewność, która wciąż jest w gospodarce, blokuje inwestycje. Więc dopóki inwestycje będą przyduszone, to aktywność gospodarcza nie wróci do tego przedkryzysowego poziomu. Więc mamy V-kształtne ożywienie, to jest V, ale nie wracamy do poziomu sprzed kryzysu w tym roku, tylko prawdopodobnie w przyszłym roku. Jeżeli rację ma Bill Gates, a uważam, że można go uznać za jakiś autorytet w dziedzinie kryzysu epidemiologicznego, ze względu na fakt, że jego fundacja zajmuje się tym tematem od bardzo dawna. No więc jeżeli rację ma Bill Gates, to pandemia w krajach rozwiniętych w przyszłym roku będzie zakończonym tematem. I wydaje mi się, że wtedy z kopyta ruszymy w kierunku nadrabiania wszystkich zaległości. To jeszcze na koniec naszego programu takie barwne porównanie, ponieważ już tutaj padło, porównywaliśmy sytuację finansów publicznych do wydarzeń za płotem, których nie możemy widzieć. Tymczasem członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Eric Won, w swoim komentarzu, który raz na jakiś czas umieszcza na stronach internetowych Radia Maryja, porównał deflację do bielinka kapustnika i muszę przyznać, że jest to pierwszy raz widzę tego typu porównanie. Bardzo mi ono przypadło do gustu. Mowa oczywiście komentuje w ten sposób Eric Won sytuację cenową, jeżeli chodzi o Niemcy. No i Eric Won jako zadeklarowany zwolennik niskich stóp procentowych uważa, że w związku z tym również Polska powinna podążać szlakiem niskich stóp procentowych, które będą tej deflacji przeciwdziałać. Czy twój view na temat bielinka kapustnika i deflacji w Polsce ewentualnie jest zbieżny z tym, co prezentuje Eric Won? Czy uważasz, że grozi nam plaga tego szkodnika? Na razie mamy w Polsce dość wysoką inflację, więc jeszcze deflacji nam trochę brakuje. Ja myślę, że Narodowy Bank Polski już podjął bardzo wiele działań, które powinny zapobiec scenariuszowi deflacji. Natomiast umówmy się, dzisiaj
kluczowym zadaniem banków centralnych jest finansowanie deficytów budżetowych, które mają zapewnić stabilność społeczną i gospodarczą w warunkach bezprecedensowego załamania gospodarczego. To jest dzisiaj cel banków centralnych. Myślenie dzisiaj o celu inflacyjnym 2,5% czy 2% sądzę, że schodzi na dalszy plan. Trzeba też oddać Rykowi Łonowi, że poświęcił temu tylko jeden akapit swojego komentarza i to był akapit ostatni. Ja jestem zdania, że bank centralny, jeżeli będzie chciał, to może zapobiec deflacji. Jeżeli będzie ryzyko deflacji, bank centralny może temu zapobiec. Zawsze może po prostu zasilić konta rządu lub ludności dodatkową kwotą pieniędzy. Więc nie wydaje mi się, żeby... I sądzę, że to jest ta różnica między tym kryzysem, a wielkim kryzysem finansowym sprzed 10 lat. 10 lat temu banki centralne bardzo dobrze zareagowały na kryzys, ale później popełniły błąd. Błąd polegał na tym, że pozwolono inflacji wyraźnie spaść przez wiele lat. I to go dotyczyło głównie strefy euro, ale w jakiejś też mierze Stanów Zjednoczonych. U nas też do pewnego stopnia, chociaż u nas po prostu trendy inflacyjne w dużej mierze zależą od tego, co się dzieje w strefie euro. I teraz tego błędu się już nie popełni, sądzę. Sądzę, że teraz nie będzie koncentracji na tym, żeby nie dopuścić do wzrostu inflacji, raczej będzie koncentracja na tym, żeby przywrócić aktywność gospodarczą do poziomu sprzed epidemii w perspektywie kilkunastu miesięcy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, drogi Ignacy. Widzimy się za tydzień w ostatnim, można powiedzieć, wakacyjnym odcinku Wartości Dodanych, bo to będzie chyba 31 sierpnia, jeżeli dobrze liczę. Wówczas będziemy już na pełnych obrotach, można powiedzieć. Dzisiaj jeszcze mały restart. Dziękujemy Wam, drodzy widzowie, za to, że byliście z nami. Zaglądajcie na pb.pl po więcej informacji, analiz. Polecamy również PB Forecast, czyli wkład spod daty w Puls Biznesu. Bardzo zresztą ciekawy. Subskrybujcie nasze serwisy. No i do zobaczenia za tydzień o 10.30 w, mam nadzieję, niezmiennym składzie, czyli Ignacy Morawski i Paweł Sołtys. Mówimy do zobaczenia, udanego tygodnia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.